trzecią informację Rady Miasta Krakowa. Obecnie jeszcze radni pracują, rada sesja trwa. W mieście zatem przechodzimy do punktu czwartego. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez radnych w sprawie wprowadzenia jednego kierunku ruchu na decyzję w Krakowie. Oddam koleżance. Jednego kierunku ruchu od ulicy Miłkowskiego Strąkowa do ulicy Róża. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Uzasadnienie wnioskuje się na prośbę mieszkańców. Ponieważ ten projekt był odesłany jakby do zaopiniowania przez komisję, opinia zarządu, wyniki głosowania 2 za, 2 przeciw. Komisja Infrastruktury. Komisja opiniuje negatywnie projekt uchwały grupy radnych, powołując się na wyniki konsultacji społecznych. No i dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych. Czy Państwo mieszkańcy chcieliście? Myśmy już złożyli odpowiednie pytania na dniu. Natomiast my też byśmy chcieli w skrócie, jakby pozwolimy sobie tutaj naświecić tą sprawę. Szanowni Państwo, no tutaj mamy nadzieję, że Rada Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy podejmując decyzję w tej kwestii, no będzie miało jednak na względzie fakt, że obecny stan, który tam jest, czyli ruch dwukierunkowy i postawienie zakazu zatrzymywania się przy tej ulicy, w sposób oczywisty narusza prawa osób trzecich, prawa, które są zagwarantowane w księgach wieczystych, które są prowadzone dla tej nieruchomości, albowiem na tej ulicy, ta ulica w części jest terenem prywatnym, należącym nie do gminy Kraków, tylko do podmiotu trzeciego. Na tej nieruchomości ustanowione jest prawo służebności wpisane w księgach wieczystych i funkcjonujące, gwarantujące mieszkańcom prawo postoju na tej drodze. Także jeżeli tutaj zapadnie decyzja, sankcjonować będzie ruch dwukierunkowy, no to powstanie stan sprzeczności między prawami osób trzecich, mówię, nieuchylonymi, funkcjonującymi, czy niejako no, będzie sankcjonowanie naruszenia praw, które obowiązują. I będzie się to wiązało z odpowiedzialnością odszkodowawczą po stronie gminy, więc trzeba mieć tą świadomość, że taka decyzja no, będzie skutkować roszczeniami osób, które są uprawnione, żeby tam móc parkować, a które parkować tam nie mogą ze względu właśnie na ruch dwukierunkowy. Myśmy jeszcze przedłożyli, jakby no, treść ksiąg wieczystych jest oczywiście jawna. Jest wpis w dziale trzecim, który brzmi: nieodpłatna służebność gruntowa obciążająca działkę drogową, polegająca na możliwości parkowania przez mieszkańców. Także stąd ten wniosek o ruch jednokierunkowy, bo to jest to pewien kompromis. Wprowadzi się ruch jednokierunkowy, który umożliwi działanie zgodne z prawami osób trzecich, a jednocześnie będzie gwarantowało bezpieczny ruch drogowy. Natomiast no, oczywiście część mieszkańców jest przeciwna, część mieszkańców jest za. Konsultacje społeczne były przeprowadzane, natomiast proszę mieć na względzie, że Państwa decyzja dzisiaj no w jakiś sposób rzutuje na to, czy będziecie Państwo postrzegani jako organ, który przestrzega praw cywilnych, które są wpisane w księgach. Dziękuję. Pani Kasia zgłasza opinię. Znaczy ja bym chciała tylko jedną rzecz zaproponować, ponieważ faktycznie na spotkaniu Bankitu z mieszkańcami i ze Strażą Miejską zostały przedstawione
zapewni status prawny tej drogi. I faktem jest, że Państwo mają jak najbardziej prawo do tego, żeby tą drogę zagrodzić i wtedy nikt nie przejedzie. Ja rozumiem oczywiście, że Państwo tego nie chcą robić. Natomiast, oczywiście, że tak. No w części tak, ale tam zachodzi dużą... część tam zachodzi na drugi pas. I Państwo nie przejedziecie, więc generalnie no... Ale nie ma problemu. Jeżeli nawet w połowie Państwo zagrożą, to i tak generuje to ruch jednym pasem. Więc to mi o to chodzi. Ja proponuję, że jeżeli jest taka sytuacja i że konsultacje społeczne wykazały, że powinien tam być ruch dwukierunkowy, uszanujemy jak najbardziej, a Państwu po prostu pozostawiam do decyzji ewentualnie pismo do ZIKIT-u o że tak powiem, usunięcie znaków zakazu postoju, bo to jest niezgodne z prawem takim, jakie Państwo macie wpisane w księgach wieczystych. I po prostu będziecie Państwo tam parkować, to będzie dwukierunkowy i będzie sytuacja po prostu zagrażająca bezpieczeństwu przede wszystkim dzieci. No trudno, jeżeli tak mieszkańcy chcą, no to ja proponuję tak zrobić. No bo nie można naruszać czyjejś własnej, znaczy czyjejś własności po prostu, bo myślę, że mieszkańcy, którzy nie wyrażają zgody, gdyby mieli po prostu tam swoje działki, które by wchodziły w jezdnię, też by nie chcieli po prostu takiej sytuacji, żeby ktoś im uniemożliwił na przykład tam zaparkowanie. Także myślę, a ponieważ Państwo tam zrobi, bo nie mają własnych garaży, tak, żeby podjazdy jeszcze, podjazdy, żeby ustawić jakiś samochód, który do Państwa przyjeżdża załóżmy z rodziny, no to muszą gdzieś stanąć, tak? No więc bym proponowała takie pismo do ZIKIT-u, żeby wprowadzić tam jedną możliwość parkowania. To by było. No, dziękuję bardzo, pan się zgłasza, później pani oddam głos. Ja mam pytanie, czy Rada jest w stanie na przykład wnioskować do ZIKIT-u o przywrócenie drogi, która była planowana obozowa. Jeżeli powstałaby droga obozowa, z mojego boku byłoby tak, Państwo by mieli jedną samochodę. My byśmy zadowoleni, Szczelna też byłaby zadowolona i Lipińskiego byłaby zadowolona. My nie jesteśmy przeciwko Państwu, tylko to w tej chwili zamykanie na przykład Lipińskiego i zamykanie Turonia, ograniczenie tego, to powoduje korki wszystkim i utrudnienie wszystkich mieszkańców. Na mnie wszystko. Dziękuję bardzo. Pani się zgłasza. No ja właśnie chciałam powiedzieć, że Państwo mają jednak przy bloku miejsca parkingowe, mają, jak nie macie Państwo? Macie miejsca parkingowe? To nie jest opiekuńcze, to są właśnie, my nie mamy tam miejsca. Ale Państwo wiecie, co kupujecie i idziecie w ja chciałam tylko powiedzieć, że mieliśmy ostatnie spotkanie z mieszkańcami naszego bloku w ulicy Rucza 17. Jeżeli, wolę uprzedzić, jeżeli tutaj uchwała będzie nie po naszej myśli, nie zablokujemy tą drogę, ponieważ kupując mieszkanie w bloku, mieliśmy zagwarantowane w księgach wieczystych, jest to zapisane, spółdzielnia. Mamy, tak, działka jest własnością spółdzielni, my mamy do tego prawo, żeby tam parkować. Pani tutaj powiedziała, że jest parking. Owszem, to jest parking startu, gdzie ostatnio ktoś nazwał Straż Miejską, i osoby z naszego bloku, które rzekomo mogły tam parkować, zapłaciły mandat, więc ja nie rozumiem, gdzie my mamy parkować? Ja chciałam powiedzieć, bo wydaje mi się, że z tego, co ja pamiętam i wiem, to już nieraz była ta, jak Państwo, że się tą sprawę wygrali, to nie wiem, ale była przekopywana, nie było przejazdu, trzeba było udostępnić drogę i musiała się ta droga stać czysta. Bo odkąd ja tam mieszkam i jestem tam, to cały czas tam była droga i powinna być. Nie, proszę pana. To jest, proszę pana, była cały czas droga. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę panią, ale to ja tylko chciałbym uzupełnić, czy my podejmiemy uchwałę taką czy inną. Już wcześniej podjęła dzielnica 9. Mamy informację o ZIKIT-u, że po prostu oni nie wprowadzą tak czy siak ruchu jednokierunkowego ze względu na to, że chociażby nie ma porozumienia między dzielnicami. A my musimy uchwałę podjąć. W tej uchwale można napisać, że na przykład jesteśmy za przywrócenie budowa tej drogi obozowej. Już panu odpowiadam na panu pytanie. Już panu odpowiadam, ja jako dzielnica wnioskowaliśmy jeszcze raz, postaram się może już w nowym roku ponowić apel do władz miasta, żeby po prostu zabrać się. Ale ja powiem, że ja mam działkę zabraną, bo to właśnie drogę i
Wnioskowaliśmy w Jakonice jeszcze w tym roku. Problem na 2017 rok w budżecie zaplanowany. Pan Sławek. Ja rano właśnie może tutaj tak samo popieram, że wszystkie było z koleżanki. Chciałbym się tylko zapytać właśnie, bo macie zapis taki właśnie odnośnie powołania ministra na parkowanie. I w takim wypadku jaka jest odpowiedź instytucji, która postawiła bez zakazu zatrzymywania się pozostałych przyjdzie. Odpowiedź jest taka, o tym tak naprawdę decydują rady dzielnic i co rady dzielnic zadecydują, to z jakich zrobi. Tak brzmi odpowiedź. Ja nie usłyszałem informacji, że rada dzielnicy tam jest zbudowała ostatnio odpowiedź na zakazu. Ja Państwa rozumiem sytuację Państwa, którzy chcą wprowadzić ruch rynkowy, lecz zostały przeprowadzone konsultacje. Z konsultacji wyniknęło, że jednak większość jest przeciwna wprowadzeniu tego ruchu jednokierunkowego. Natomiast jak my teraz, moim zdaniem, możemy podjąć uchwałę zgodnie z wolą mniejszości, no to potem przyjdą ludzie na kolejną sesję pięć razy więcej osób, którzy będą za wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego. I w związku z tym, moim zdaniem, tutaj proponuję, abyśmy odrzucili, pomimo zrozumienia Państwa sytuacji, tą uchwałę. Rozumiem, że są takie zapisy, jakie są, z drugiej strony taki jest stan faktyczny, to nie zmieniamy tą uchwałą, tylko utrzymujemy stan faktyczny, który jest. I uważam, że niestety, pomimo wszelkiej dobrej chęci i pozytywnego nastawienia co do Państwa sytuacji, uważam, że tą uchwałę powinniśmy odrzucić. Oczywiście chcemy, żeby nowa obozowa obecnie 8 punktu planu powstała. Jest pisana na rok 2017. To jeszcze długo, to 3 lata. Natomiast to kwestia priorytetów miasta, budowy centrów kongresowych, czy hali zdrowiskowych, które oczywiście też są potrzebne. Ja godzinę za bardzo chcemy, aby ta uchwała powstała. Te inwestycje wszystkie trzy powstały, natomiast ponieważ rozumiem, że nie pojawiły się żadne nowe informacje w sprawie od konsultacji, które przeprowadził pan Andrzej Moska, radny z tego regionu, no to ja rekomenduję odrzucenie. Dziękuję panu. Andrzej. Ja chciałem zwrócić uwagę na zasadzie trzy punkty, bo to mogą się powielać, bo już parę słyszałem wypowiedziane i zgadzam się z tymi wypowiedziami. Chciałbym zwrócić uwagę na to, po pierwsze, że miejscem dochodzenia swoich praw własności nie jest Rada Dzielnicy, tylko są odpowiednie służby do tego. Druga sprawa to jest, że większość, tak jak też było powiedziane, jest za ruchem dwukierunkowym. Na dzisiejszy dzień wiem tylko o jednym bloku, który i to nie wszyscy, bo uchwała podjęta przez wspólnotę nie była jednogłośna. Także nie wszyscy nawet z tego bloku są za takim rozwiązaniem. I trzecia moja propozycja jest taka, żeby wszyscy zainteresowani wzmogli działania w kierunku 8 punktu ułamu, bo to jest rozwiązanie, które zadowoli wszystkie strony, jedną i drugą i nas. I wiadomo, że to nie od nas zależy jako Rady Dzielnicy, bo to są to inwestycje miejskie, ale jeżeli będą wspólne naciski, czyli radnych, wspólnoty i mieszkańców, to może coś uda. Panie Andrzeju, zapraszamy na dyżury Radnych Miasta Krakowa. My jako Rada Dzielnicy podejmiemy jeszcze raz ponowną stos. Dobro, razem z dzielnicą 9, bo też prowadzimy rozmowy, bo też są za tym, żeby jak najszybciej uruchomić procedurę budowy. Pan przewodniczący Kozłowski. Przepraszam, ja mam pytanie do Państwa, szczególnie czyli tych, którzy mieszkają w tym domu. Ten dom budowała jakaś firma, tak? Firma tak naprawdę projektowała. Uzgodnienia z Wikidemu możliwości podłączenia do drogi lądowej. Tak się to ładnie nazywa. Tak. Pierwsza rzecz. Druga sprawa, jeżeli już budynek był oddawany,
jest tak zwany odbiór przez nas wybudowany, czyli wszelakiego rodzaju służby, które sprawdzają, czy budynek nadaje się do użytkowania nie tylko pod względem konstrukcyjnym, ale także użytkowym. Teraz ja mam pytanie, jeżeli Państwo CIT zakłada, że nie wolno parkować, czyli jak było w rekomendacji pierwotnej, jak deweloper, który to budował, dostał pozwolenie. Ja znam tą sprawę, ta działka była bardzo wąska, tam są jakieś takie prawne przeskoki, które spowodowały, że jednak deweloper mógł wybudować na tej wąskiej działce budynek, bo kiedyś chciał dokupić teren za działką, a to pamiętam, bo jestem radnym już piątą kadencję. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa mnie dziwi, jak później nadzór budowlany to odebrał. Po pierwsze, to co Państwo mówią, a tam były kilkanaście razy, to jest to niebezpieczne dla ruchu pieszego. To jest niebezpieczne w tym ruchu. I pytanie, Państwo kupili mieszkania, czy zapłacili za to, a gdzie jest teraz ten deweloper, który to zrobił? On się zamknął, on się zawsze usunął, bo to firma startu na przeszkadzie. No. Jest na przeciwko, ma swoje parkowanie, troszkę dalej. Ja nie wiem, wie Pan, tu jest. Dla mnie to jest niebezpieczeństwo, że my już mamy takie sposoby tutaj w Krakowie zaraz więcej, że nadzór budowlany odbiera budynki, które się naprawdę nie nadają do zasiedlenia. Zasiedla się i później przychodzą Państwo, którzy kupują te mieszkania, za rok, za dwa piszą pismo, że nie macie drogi dojazdowej, że nie macie chodnika, że nie macie oświetlenia, a to wszystko, za to wszystko Państwo zapłacili w metrze kwadratowym. Jest w tym sporo racji, rzeczywiście to tylko tutaj wyjaśnię, że jak najbardziej i nadzór budowlany, i na etapie projektowania zostały przewidziane te miejsca postojowe wzdłuż budynku. Wzdłuż budynku one zostały wykonane, jest wykonana kostka i to są nasze miejsca postojowe. Natomiast w tej chwili no, to są miejsca postojowe, które jednocześnie leżą w pasie drogi. No i stąd jest cały konflikt, że korzystanie z tych miejsc, no to jest utrudnienie w ruchu. Jeszcze jedna ustawa. W 2008 roku kończyła się ustawa mówiąca o tym, że jeżeli drodze, która jest droga publiczna, jest droga prywatna, jest działka prywatna, to właściciele tych działek mogli wystąpić do miasta o zwrot kosztów. Jeżeli po 2008 grudnia nikt nie zgłosił, to automatycznie zgodnie z prawem. Teraz jest pytanie, jest to droga publiczna. Ja nie byłem w Zikicie, żeby się dowiedzieć, jakiego ona ma stawki. Czyli rzeczywistością jest taka, że działka może być państwa, ale ona jest w zarządzie Zikitu i Zikit decyduje, co tam może być. Ja daję przykład. Jest z osiedla Tygiec, idzie ulica, zrobiono w planie miejscowym jako droga zbiorcza, pas drogowy 20 metrów i teraz jest super, jest to pas drogowy 20 metrów, przy czym 1/3 tego pasa jest właściwością, własnością mieszkańców, są to ogrodzenia i tak dalej. I ludzie nic nie mogą zrobić z ogrodzeniami, bo to jest w zarządzie Zikwitu, muszą to otrzymać decyzję Zikwitu o możliwości remontu i tak dalej. I ja myślę, że taka sama jest z drogą Turonia, bo gdzieś jest przekręt, jak mówię tutaj, zrobiony na bazie, nie wiem, uzgodnień projektowych, czy odbiorczych, przez kogoś, ktoś pisał, ktoś się wycofał, a Państwo dobry wiesz, kupili mieszkania, później mają to sobie, bo to jest w większości. Jak ja czytam polulery, mówi się, że widok będzie na klasztor tyniecki, tylko o tym mówiło się 15 lat temu, a dzisiaj jest widok na następny krok, który jest minimalnie zgodnie z prawem budowlanym ustawione po regionie. I Państwo mają pretensje do nas, a ja uważam, że to są pretensje do dewelopera, który to budował, bo on zrobił już ten haczyk, który Państwu się cieszy. Pan jest pierwszy Dziękuję Państwu. W takim razie proszę Państwa tutaj głosowanie ten projekt uchwały, Za wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na ulicy Turonia w Krakowie. Kto z panów radnych jest za tym projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 3, 4. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że radny wniosek. Dziękuję.
Projekt komisji